dobry, zapraszam do kolejnego Daily Vloga. Dzisiaj sobota, dzień dresowy. Sobota, więc bawię się troszeczkę mikrofonem. Staram się jakoś nagrywać te vlogi w taki troszeczkę inny sposób. Wczoraj zastanawialiście się, że nie wstydzę się mówić, idąc po ulicy do kamery. To wyobraźcie sobie, jak teraz się ludzie na mnie dziwnie patrzą, skoro jadę tramwajem. Ojej, kurczę, mnie dupka boli. 10 minut siedziałem. Dopiero się ludzie dziwnie patrzą. Co ten gościu robi? Tak, wszyscy się patrzą, zawsze. To jest nieuniknione. Wczoraj nagrywałem vloga przy mniej ruchliwej ulicy, a narzekaliście na słabą jakość dźwięku. Zobaczymy, czy mikrofon krawatowy rzeczywiście pomoże. Słucham się waszych rad, jak widzicie, w 100%. Dziękuję bardzo. Dzisiaj, że czas na jest weekend, więc o kasie rozmawiać nie będziemy. Ale pogadamy sobie o planowaniu dnia. Ustalając grafik, musisz napisać sobie, co zrobię i gdzie. Jakiś czas temu przeprowadziłem się z centrum na Chomiczówkę, żeby troszeczkę zejść z kosztów mieszkania, ale powiem wam, że tęsknię. Jesteśmy w tej chwili w mojej ukochanej dzielnicy Muranów. Za mną znajduje się Muzeum Żydów Polskich. W zasadzie cały Muranów jest wybudowany na byłych terenach getta warszawskiego. Muranów jest bardzo bogaty w zabytki. Teraz jesteśmy przy Pawiaku. Jakbyście nie wiedzieli, Pawiak było to więzienie carskie, polityczne, gdzie zginęło bardzo, bardzo, bardzo dużo ludzi, którzy po prostu chcieli żyć w wolnym kraju. Piliście kiedyś kawę z ogórkiem? Zaplanować dzień nie jest tak łatwo. My przede wszystkim jesteśmy nauczeni tego, że to ktoś za nas planuje. Przecież w szkole dostaliśmy szczegółowy plan lekcji. To przecież rodzice nam mówili, o której godzinie mamy się kłaść spać. I w dorosłym życiu naprawdę ciężko się jest przestawić, żebyśmy to my panowali nad swoim czasem. Planowanie dnia to chyba najważniejsza rzecz, której aktualnie ja muszę się nauczyć. Usłyszałem ostatnio o technice planowania przyjemności w pierwszej kolejności i powiem wam szczerze, że naprawdę mi to wychodzi. Więc ja zacząłem planować dni od weekendów, no bo w końcu troszkę łatwiej nam zrealizować wszystkie przyjemności, które sobie założyliśmy, niż wszystkie obowiązki. Jako, że jest troszkę luźniejszy dzień, pobawimy się lekko sprzętem.
i zrobimy jakościowego vloga. Wiecie co? Przemyślałem sobie, że troszeczkę te vlogi będą mniej merytoryczne, więcej luzu, a te takie rozwojowe rzeczy będę przemycał wam delikatnie między wierszami. Wpadłem dosłownie na chwilę do mamy podładować troszeczkę bateryjki w sprzęcie. Co to jest? To jest urządzenie do podawania CO2 w celu regeneracji naczyń krwionośnych. Kwiatki od synka? Nie, te, no gdzie? Tamte wielkie kwiatki. Dobrze, a te od kogo? A te od Biedronki. I lecimy dalej. Może coś podpytam? Zobaczcie, zastanawiam się, kiedy to już będzie normą. Elektryczna autka. Ładowareczki już są. Właśnie dojechałem na miejsce chyba najlepsze do nauki jazdy na rolkach. Jest to plac wokół pomnika grobu nieznanego żołnierza. Jeżeli miałbym wymienić jeden element, który trzyma mnie w Polsce, to na pewno jest to jej bogata i honorowa historia. Dobry. Czy mógłbym jakąś zjeść, coś niedobrego? Jakąś pizzę na przykład? Ula się raz pożycie, bo będzie gorące, to i tak potem weźmie się drugi kawałek, jak jesteście bardzo głodni.